Kampus. Kampus. Jaja w kuchni. Dobry wieczór Państwu, to są Jaja w kuchni, ja się nazywam Marcin Kuc. Jaja w kuchni to jest najbardziej tuściutka audycja w polskim eterze, w której rozmawiamy z ludźmi tworzącymi gastronomię, głównie tę w Warszawie. Jaja w kuchni jest też audycją, którą inspirują się inne audycje, więc możliwe, że moich gości dzisiejszych usłyszycie za chwilę gdzieś indziej w różnych podcastach, które się pojawiły. No niestety w polskim Radiu Trójka nie ma już audycji Kuchnia z Jajem, mocno inspirowanej tą audycją, ale cały czas mam nadzieję, że drugi sezon wróci i znowu jakiś ciekawy prowadzący przyjdzie i sobie tutaj z nas pozżyna. Tymczasem my będziemy rozmawiali dzisiaj o makaronie i to nie takim zwyczajnym makaronie, tylko makaronie, którego receptura ponoć jest bardziej chroniona niż receptura słynnych kurczaków z Kentucky Fucking Chicken. Oraz ten makaron oblepia coś, co jest w środku. Miejsce nazywa się Holy Ravioli. Panowie nazywają się Maciej Stankiewicz i Remigiusz Mielcarek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak zgodnie odpowiedzieli, za gramofonami jak zwykle Maciej Złoch, który w zeszłym tygodniu bawił w Berlinie, wrócił, kolory na twarz wróciły mu, więc wszyscy jesteśmy zwarci i gotowi, żeby powiedzieć wam, że lato się zaczyna, a jak lato zaczyna się, to zaczyna się też, panie Maćku, warszawski deszcz. Przy telefonach w ostatnich dniach nie tylko w Kielcach. H do H, 3H, liryczny morderca. Marna dla miasta, które daje mu oddychać. Porównać klika do klimatów TK i jeszcze VLT o węku w kurwie. Dzieciak, STHM i DT dobrze o tym wie, że przycha i wzgórze to Warszawa i Kielce. Mam tak samo jak ty, miasto twoja w nim. Prawdziwy skór i zajęty rym. Jest dla mnie miastem niezłym, wartości widać w nim. Dla mnie wszystkim, dla was WWA, dla nas Kielce. Czymś bliski, nie opowiem ci o wszystkim. Każdy ma korzenie i na mieście odciski. Mam tak samo jak ty, miasto moja. Tam ludzi swych, sprawy swoje, swój projekt. Tu stoję, mało kolorowe sny, 3H, WYP3. Sobie to ma na osiedlu wyluzowane. Zawsze raz ta szary dzień, czare mury. To dwa miasta, bo ja mam swoje miasto jak ty. A tam ludzi i dym, trzyma się z tym. Wiem kto jest kim, co jest czym. Wiem kto jest gdzie, z kim trzymać się. Z kim być, a z kim nie. Nie boję się, zawsze robię tylko to co chcę. Warszawski test, WZG, URZE. Dawaj Mario, 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 dawaj Mario. Może pójdę tu, może pójdę tam. Nieistotne, chcę kupić kielecki gram. Po godzinie spotykam znajomych gotowców. Propozycja zjarać parę blanto gotowców. Na pewno będzie jazda i miła faza. Jestem wariatem, kręci mnie ostra trawa. Siedem buchów znikąd i jestem w parku. Osiadam na ławce, sytuacja się wyjaśni. Pojawiają się kumple i gorka i wykryty. Breakbeat to rozmów są naszych tematyki. Wieczorem w Janku albo u Wojtyny. 45 obrotów na 1200 wrzuć winy. Moje miasto, a w nim jestem zajęty tym, by sobą być. Miasto moje, prosto miasto twoje. I tu świeci słońce i tu jest wspólny projekt. Podwórko przyciąga i nic się już nie zmienia. WYP cicha, nie do przewidzenia. Duma rozpierdala
A mnie jak wienia, masz coś do powiedzenia, to weź to powiedz, jak nie, milcz jak na milczeniu owiec. Nie wiesz, o co chodzi, to weź się powiedz. Co powiesz na to, ja kocham to, co robię. Nie myślę o złych rzeczach, czasem marzę sobie. Warszawski jest na dworze, inaczej być nie może. Pałac kultury i centralny dworzec. Proszę cię, zostaw mnie w spokoju, jak możesz. Rozmożysz, a mogę. W całym kraju wręcz ciągła walka o byt. Pochłania wiadomości bez radości. Znam dobrze tą historię, tak samo jak ty. Zeka Kielce, miasto moje, a w nim moi ludzie. Moje miejsca i muzyka. Południowo-wschodni styl i liryka. Hip-hop w głośnikach, życie i praca. Chociaż często stąd wyjeżdżam, zawsze powracam. Nie pytaj nigdy dlaczego. Bo jestem gościem z Kielc, ulicy Wojska Polskiego. To jest moje miasto, dlatego je cenię. Się urodziłem, takie mam pochodzenie. To jest moja ulica i nie jestem sam. Fakt, bardzo wielu ludzi zna. Mam tak samo jak ty. Tak, ja właśnie mam to. Miasto moje, a w nim swoje sprawy. Mam tak samo jak ty. I on ma to. Miasto moje, a w nim swoich ludzi. Jaja w kuchni na antenie Radia Campus. Pewnie Państwo się zastanawiali, co się działo, a tutaj była walka z życiem, walka z czasem, bo włączył się nieco utwór, który miał być, bo była to wersja bardzo z albumu, wersja nieradiowa, więc na żywo wycinaliśmy wszystkie słowa, które w języku polskim są uznawane za obraźliwe, chociaż oczywiście wszystkie, które nawet było słychać, są w języku czeskim, więc się nie liczą. A my wracamy do rozmowy o Holi Ravioli, ale się zestresowałem, panowie, na te wszystkie brzydkie wyrazy, które te 25 lat temu tam się pojawiły w tym utworze. Lubicie ten utwór? Dobrze poszło, no my sami jesteśmy z Warszawy, czy ja jestem z Warszawy. Ja oryginalnie nie jestem nawet z miasta, z którego się przeprowadziłem do Warszawy. Więc. To tak jak ja. Ja też oryginalnie nie jestem z Wrocławia i we Wrocławiu też była piosenka, to jest miasto zaginionych dzieci. Też gloryfikująca to miasto, ale było tam mniej bluzgów. Co oni sobie w ogóle myśleli tutaj? Ja tego słuchałem, jak miałem lat 13. No dobrze. Do Adremu, jak mówią ci, którzy nie znają łaciny. Dlaczego ravioli? Dlaczego nie normalnie makaron, penne, takie za 3,60 pół kilograma zalane sosem z proszku i dzida, food cost 0,3 i tłuczemy hajs? No wiesz co, generalnie cała koncepcja, jeżeli chodzi o ravioli, to powstawała, że tak powiem, lata. I to chyba z fascynacji tego, jaką ja i mój wspólnik mieliśmy do włoskiego jedzenia. Postanowiliśmy, że pojedziemy do Włoch, zwiedzimy całe Włochy, zobaczymy, co tam jest. No i generalnie to było jeszcze chyba z 5 lat temu, kiedy w Polsce i w Warszawie nie było tak dużo pizzy neapolitańskiej. I mówimy, dawaj, jedziemy na Neapolu. No teraz jest więcej niż w Neapolu. Teraz jest więcej niż w Neapolu, tak. No jeszcze to powinno być tak jak w Neapolu, że mamy pizzę neapolitańską i Chińczyka, więc to jeszcze tego do tego nas nie doszło. Ale może jeszcze, może niedługo ktoś na to wpadnie. Bo u nas mamy Wietnamczyka. No, dokładnie, ale może niedługo dojdzie do takiego miksu. Ja myślę, że więcej jest Tajów niż tak. Więc to stąd się wzięło i pojechaliśmy do Włoch, gdzieś tam szukaliśmy jakiegoś konceptu. No i potem rozbiło się miejsce, tak? Co zrobić? Więc szukaliśmy miejsca długo, gdzieś to kiełkowało, no ale w końcu w pewnym momencie, na jakimś jednym z kolejnych lunchy w warszawskiej włoskiej knajpie, ja chciałem zjeść ravioli, dobre. No i się okazało, że tego ravioli w Warszawie nie ma. Uh-huh. Jest problem. Większość to jest gdzieś tam mrożone, jest kupowane po prostu od jakiegoś jednego dostawcy. No dobra. I stąd się to wzięło. No dobra, a raviolo con uovo w mące i wodzie? No wiesz co, no jest, no ale to jest no, jedno. No emblematyczny, to jest opoka, to już no, w ogóle okay, to no, jest. No ale to jest, wiesz, to jest. Ile to lat już jest? Ponad 10 chyba. No tak, tylko że to masz nadal jedno, tak? I to ravioli zawsze jest dodatkiem. Nikt nie porwał się w gastronomii w Polsce, czy gdzieś też nawet w Europie na to, żeby robić to ravioli na miejscu i robić to ze świeżych składników. Czyli tak jak faktycznie powinno to wyglądać. Okej. Pamiętam, że kiedyś jeszcze dawno temu, kiedy chodziłem tutaj przywieziony z Wrocławia do Trattoria Rucola i jadałem tam wypełnione takim pomarańczowym farszem z krewetek i łososia, barwione sepią ravioli, zalane oliwą truflową. I wtedy uważałem, że to jest najcudowniejsze jedzenie na świecie. Teraz jak sobie o tym myślę, to tak jakbym jadł parówki z keczupem. Jak to jest? Wiesz co, generalnie jeżeli chodzi o samo ravioli, sam koncept tego, jak to ravioli przygotowywać, co tam powinno się znaleźć, no to we Włoszech jest
tak, że ravioli podawało się w piątki, to był przegląd lodówki babci, można powiedzieć. Okay. Czyli zrobiło się po prostu z farszy tego, co było w lodówce, babcia przygotowała ravioli. Ważną taką zasadą było to, że dzisiaj jest zrobione, dzisiaj jest jedzone. Mm-hmm. I to jest taki chyba koncept, który generalnie my gdzieś podłapaliśmy, powiedzieliśmy, dobra, słuchajcie, idziemy w to, że dzisiaj robimy i dzisiaj faktycznie to ma wyjść, tak? Czyli to nie jest coś, co generalnie my mrozimy, suszymy, tylko to jest na twoich oczach przygotowywane i ty to zaraz jesz, tak? Bo jest gotowane tam 3 minuty, zaraz jest dodawany sos i ty to zjadasz. Uh-huh. Co jest tak naprawdę właśnie taką koncepcją włoską, tak? Że to ma być zawsze świeże, ma być zrobione na miejscu, więc ty widzisz, jak to twoje danie się przygotowuje. Ta kuchnia jest otwarta, my nie jesteśmy wielcy, bo mamy 23 metry, więc na 23 metrach to też było... Nie jesteśmy wielcy, mamy 23 metry, tak myślę, Godzilla. Wiesz, myślę, że tutaj by było podobnie jak tutaj w tym, uh-huh. w tym studio, nie? Byłoby ciężko się... No pewnie byśmy się zmieścili, ale wiesz... Jest znacznie więcej miejsca. No jest znacznie więcej miejsca. Ale nie ma fresków. No nie ma. Więc wszystko tam gdzieś mówiliśmy, dobra, szliśmy trochę takim konceptem McDonalda, przygotowywaliśmy kuchnię po to, żeby to wszystko wyglądało tak, jak powstało McDonald, tak? Czyli, że rozrysowaliśmy sobie w tym małym naszym pomieszczeniu, które było kioskiem wcześniej, my gdzieś tam zrobiliśmy to na małym osiedlu, bo to też chodziło o to, żeby to była ten koncept, tak jak są małe włoskie knajpki i to nam przyświecało. Ja w ogóle się tam wychowywałem w okolicy, więc wiedziałem, że tam był kiosk, Magiel z Połem, w którym kiedyś kupowałem lizaki, no i tam też pisało. No tak, no to Żoliborz, spokojna dzielnica. Kłóciłbym się. No tutaj akurat kolega dłużej spędza czasu. Ja więcej widzę po prostu za oknem, co się dzieje, więc... No pewnie, a macie jakąś wojnę taką z pizzerią Karamba, która jest niedaleko? Wiesz co, nie, ale kiedyś tam jadłem generalnie, jak jeszcze chodziłem do podstawówki w okolicy, więc nie mamy, nie. Wiesz co, staramy się być bardzo, bardzo, że tak powiem, sąsiedzcy, nie? To zresztą cały koncept. Macie tam... Zamawiamy pizzę czasami. Tak raz to dzwonią, chłopaki, macie trochę mozzarelli, przywozicie i ona nie jest w takim bloku Nie było jeszcze takiej sytuacji. Wiesz co, ta Degrassa to zniknęło, nie? Już tam nie ma na Żoliborzu w tym miejscu. Kurczę. No, więc no ja niestety. Się przyznam, ja zacząłem mieszkać w Warszawie całkiem niedaleko, 10 lat temu, za 10 dni będę miał 10. rocznicę mieszkania w Warszawie. Mieszkałem na ulicy Pokornej, to zamawiałem, parę razy mi się zdarzyło z Degrassą, przypomnieć sobie studenckie czasy, hawajską z sosem czosnkowym, to właśnie stamtąd przyjeżdżała. Jakie było takie... Pewnie spokój, wziąłbyś gryza, by ci się wszystkie wspomnienia powróciły, by niczym parówki popita ciepłą wódką i od razu był taki uśmiech na twarzy, a potem zgaga, niestrawność i co dalej, to już nie będziemy mówić, bo to nieemisyjne. Pokażcie mi jedno z tych raviolów. Wiesz co, to które chcesz zobaczyć? No myślę, że możemy zacząć od takiego klasyka, którego zrobiliśmy. Tylko wiesz co, musimy je wyłożyć. Tak, musimy je wykończyć. Dobra. Właśnie, bo tutaj jest tak, panowie będziemy kończyli. Panowie przynieśli złote talerze ze złotym rantem, złote sztućce. Gdzie my tutaj z panem Maćkiem jesteśmy uzbrojeni w studiu tylko w jeszcze chyba 6 plastikowych czarnych noży, które nie zostały rozkradzione tutaj do moich kolegów redakcyjnych przytyk, bo wszelkiego rodzaju sztuczce innej wersji znikały notorycznie. No i tak, na początku powiedziałem, że receptura tego ciasta ma jakąś dziwną historię, więc jak to jest? Bo już wiemy, że jeździliście, że kombinowaliście, że podpatrywaliście, inspirowaliście się, jak to się ładnie nazywa, z Żynkę. Trochę tak. Tylko to z tego nic nie wyszło, wiesz? To pojeździliśmy, zrobiliśmy sobie fajne wakacje, fajnie odwiedziliśmy miasta i się okazało, że generalnie... No jednak to włoskie ravioli zupełnie inaczej wygląda niż to, co chcieliśmy osiągnąć. No i musieliśmy trochę pojechać do inne rejony, żeby zobaczyć. Więc ciasto, jeżeli chodzi o recepturę, jest z takiej trzygwiazdkowej restauracji. Która jest pewnie w Niemczech. Nie, wiesz co, nie, akurat to chyba była Dania czy coś takiego. Holandia, tak? Czy Belgia, czy generalnie z tamtych rejonów i tam mieliśmy akurat, jak tworzyliśmy koncept, mieliśmy takiego kucharza, który gotuje dla włoskich milionerów i dzięki niemu tak naprawdę udało się to opracować. Sekret tego jest prosty, tak? Bo to nie jest nic, coś... Czyli dużo żółtek. Jest to tak, dużo żółtek, odpowiednia grubość, ważne, żeby też nie mrozić. I to jest takie, to jest takie clue tego naszego ciasta. No i też kwestia gotowania chyba, tak? Tak, odpowiednia długość gotowania. Też odpowiednia grubość rozwałkowania ciasta, bo to jest najbardziej chyba istotny element, jeśli chodzi o ciasto. Poza samym przepisem oczywiście.
Jeszcze przepis to można zdradzić, bo to nie jest jakieś tam, powiedzmy, to jest chronione, ale... Spokojnie można wygooglać. Wygooglać można, tylko kwestia po prostu tego, jak to się przygotowuje, ile się czasu, jak się zaparza to ciasto wodą ciepłą, ile jest żółtek, ile jest białek. Jest dużo takich rzeczy, do których dochodziliśmy. No my testowaliśmy 6 miesięcy same w ogóle przepisy. Ty akurat dostałeś teraz ravioli z sosem bolońskim, które jest w środku bolońskim. Jakim sosem bolońskim? A co? Ragu się mówi. Oj, u nas to jest boloński. To jest tak samo, jak my walczyliśmy, wiesz co, to dobrze to powiedziałeś, bo my walczyliśmy na przykład też z tym, że ludzie na początku nie wiedzieli, co to jest ravioli, nie? Więc mówiliśmy, że to są takie włoskie pierożki. Więc weszliśmy na rynek z czymś, czego nie było. Czyli pojechaliście do Danii po włoskie danie, które udaje polskie danie, i jeszcze nazwaliście je niemiecką nazwą sosu wymyśloną przez Knora. No trochę tak, no. Trochę tak. I to jest bardzo dobre. I to działa, drodzy panowie. Dobra, oddaję tam, bo... Czy wy jecie swoje jedzenie? Bo to jest co? Tak, że ja często... Wiesz co? Jemy. Ja bardzo rzadko. Jemy, ale to jest... Mieliśmy takie danie, nad którym walczyliśmy bardzo długo i ja po prostu nie mogę na nie patrzeć. Tak, to prawda. I też nigdy nie byłem fanem, a to jest carbonara, więc jakby nie. Okej, to o tej carbonarze porozmawiamy za chwilę. Przypominam, że możecie nas oglądać podczas wideo streamingu na Facebooku Radio Campus. Mamy nadzieję, że tym razem nam się nie wywali przez piosenki, które gramy, a gramy jak zwykle same sztosy. I teraz piosenka już, jeżeli będą tam jakieś brzydkie wyrazy, to będą one również w innym języku niż język polski. Już nie będziemy musieli niczego wycinać. A jako, że pogoda dzisiaj taka, jaka jest, to coś takiego, żeby wam się milej zrobiło na serduszku. Ciemą. I got so much funky shit inside my brain.
Simon, give me mine, my props. Cause I'm about to take it to the top, non-stop with the body rock. I make you get about your seat and start smiling. Brothers buck growling, JB's is always styling. We bring the roar, the real hardcore, giving you more than what you bargained for, son. So your ass is best to run when you see me coming. I'm taking it back to the essence, all tracks I'm blessing. Pass the mic over here so I can test it. Check one, check two, he's about to set it. When the brothers rock the party, you never forget it. Wet it, dead it. I got so much fun pushing inside my brain. I couldn't explain, couldn't explain. You wouldn't understand, I couldn't explain. I got so much fun pushing inside my brain. I couldn't explain, couldn't explain. You wouldn't understand, I couldn't explain. So dig it out. So much funky shit inside my brain. I couldn't explain, couldn't explain. You wouldn't understand, I couldn't explain. I got so much funky shit inside my brain. I couldn't explain, couldn't explain. You wouldn't understand, I couldn't explain. So then I got so much funky shit inside my brain. I couldn't explain. Jaja w kuchni na antenie Radia Campus. Mamma mia, właśnie usłyszałem, ale tam nie ma śmietany. No w karbonarze nie ma śmietany. Mam tutaj ravioli carbonara i chciałbyś tutaj śmietanę dać? Nie, nie chciałem właśnie, dlatego to długo powstawało, ale to Remek tutaj zasługa Remka, żeby to wszystkie te smaki ze sobą połączyć, więc ja tutaj muszę jemu głos oddać. Tak, w sumie najtrudniej to chyba było z farszem, żeby dobrać farsz. Muszę sobie rozpiąć koszulę, bo się upierdzielę za chwilę. Jak jest cudownie wsuwać takie rzeczy. W ogóle mam nadzieję, że nie masz mi za złe, że wspomnę to, o czym powiedziałeś poza anteną, że nie możesz jeść jakich rzeczy. No nie, nie powinienem, tak, to prawda, ale przy robieniu konceptu to dużo zjedliśmy, ale już tak jak masz swoje... To swoje, że tak powiem, restauracje, to po pewnym czasie to już, no, jesz tylko od czasu do czasu. Nie pamiętam, kiedy coś w tym studiu tak mi rozwaliło głowę. Zimna carbonara, najlepsza jaką jadłem. No nie bez przesady, nie jest zimna. No dobra. Możesz mówić szczerze. No dobrze, ale jest naprawdę, jest to dzieło wybitne. Wiem, dlaczego te wszystkie dziewczyny z Żoliborza tak do was wzdychają. Nie zauważyłem. Przynajmniej no. Jakichś tłumów dziewczyn. No wzdychają, jak mówię, że będziecie. No to jest takie... Może to są te, które zamawiają właśnie. Do których przyjeżdża ciepło jeszcze. Nie no, słuchajcie, bo to jest naprawdę... Jest bardzo dobrze. Oprócz tego, że to ciasto jest naprawdę fenomenalne. Sos jest taki, jaki powinien być. Bez użycia... Znowu tego nieszczęsnego proszku z makro, który w kuchennych rewolucjach pojawiał się przez wiele lat z napisem carbonara, 15 kg, just add water. A to nawet nie wiedzieliśmy, co ja, to jest. Ja nawet też nie wiedziałem, ja prawdę mówiąc ale... to... Nie widzieliście carbonary z proszku? No nie, jakoś nie mieliśmy okazji. Jedyne, co przyszło mi do głowy, to masa jajeczna, ale proszek? Nie. Proszek, tak, w kuchennych rewolucjach przecież... Ludzie zobaczyli, jak się robi prawdziwą carbonarę. Dodajesz wodę, dodajesz makaron surowy oczywiście, wrzucasz to w gena do pieca i robi samo. To jak wy robicie swój? To tutaj chyba To jest tajemnica. O nie. W tym przypadku to jest tajemnica. No bo w środku to jest farsz z jakiegoś twarogu. Zbyt długo dochodziłem do tego, ten sos taki był. Nie, no dobra, powiedz jak to jest robione. Bo... Czy on jest robiony na żółtkach i tutaj powiem coś brzydkiego, oleju. Mm-hmm. Dodajemy do tego smalec, który wytapiamy z pancetty. Pieprz, sól i tak naprawdę to jest wszystko. Tak. Ale co jest w środku? W środku jest konfitura z szalotki, z ricottą i parmezanem. Bardzo prosta rzecz. Panowie mówią, bo ja jestem zajęty. No dobra, to jeszcze macie mamy... Macie bo jak spróbujesz, to ci łeb rozwali. Nie, znaczy danie generalnie było bardzo trudne, bo też mieliśmy takie wymagania do tego, że to po prostu wszystko ma ze sobą grać. Też długo szukaliśmy pancetty, bo okazało się, że wcale to też nie jest takie łatwe. Przetestowaliśmy ponad 10 różnych. Tak, i już szukaliśmy... Były albo zasłony, albo były A co gotowane. Macie do powiedzenia tym, którzy mówią guanciale?
No wiesz co, robiliśmy próbę na Guanciale i mieliśmy nawet takie danie w zeszłym sezonie, tylko że też było zasłona, za twarda. Były momenty, że po prostu ta słoność przeważała. Przeważała, tak, że nie było do zjedzenia. Co było trudne do wyważenia, tak? Bo tutaj też musieliśmy się zastanowić nad tym, jak to zrobić, żeby faktycznie to danie było zawsze takie samo. Nie? To jest bardzo łatwo jakby przesolić carbonarę, no bo solimy wodę, sos też robimy oddzielnie, farsz jest robiony oddzielnie, więc trzeba to wyważyć. I dwa pierożków nie możemy tak wymieszać, jak możemy wymieszać makaron, co było też dużym wyzwaniem, dlatego żeby osiągnąć konsystencję. Musi być gotowy. Dokładnie, więc... Czyli z proszku. Czyli z proszku, tak, dokładnie, ale nie wiedzieliśmy, że tego z makro, no ale musimy się chyba przejechać. Musimy się rozejrzeć. Kurde, ale no dobrze być w takim razie, bo dużo nam powiedziałeś. No, to... Jejku, naprawdę, są takie miejsca, po prostu takie alejki w tych sklepach dla przedsiębiorców często, których się normalnie nie zagląda, jeśli ma się łeb na karku i wie, co jest czym. Ale są też tacy, którzy są właśnie tak zwanymi drobnymi cwaniaczkami, jak u Diego Alena, no i oni właśnie 15 kilo proszek carbonara już doprawiony, pyk, 15 kilo makaron. Tylko trzeba folią dobrze przykryć, żeby para zrobiła resztę. No słuchajcie, no właśnie dlatego jest takie powiedzonko, dlaczego wytrujecie ludzi, no krzyczany przez Magdę Gessler. Magda Gessler uzdrowiła polską gastronomię, jest najlepsza, no. Ja już przedawkowałem boczek i zaczynam pleść bzdury, więc może pan Maciej tam naciśnie play i przyjdzie. Wpisałem tam, proszę pana, Hip to the Game. Takie dzisiaj piosenki będą oldschoolowe, ale takie bujające bardziej. Pod tę pogodę. You better see Mary Blige and get the 411, nigga. I rock rappers frequently. I'm like Stevie Wonder. I can't see a brother beating me. Wanna throw joints, you get spanked. Fella wanna talk dough? I'm seeing more cash in a bank teller. Wanna talk girls, you can't follow this. I've been through more skins than the average dermatologist. I'm no joke on a fast or slow tip. Pockets stay so thick, be on some down low shit. I turn them C's red fast. I never sell out, fuck that, yo, I'm dead ass. I'm rolling like TNT when it comes to this. Ain't another brother seeing me. That's why opponents always get scared, cause I make brothers go, hey, yo, now that's that I'm shit to there. The game. Don't know, better ask around. World life, I'm not a new figure. They say good things come to those who wait. I'm overdue, nigga. I lounge and rock tunes the way I be saving the day. Give me a cape and a costume. But no, it's not Batman, it's the original black man. That goes back like the Gap Band. I don't run scams, got dumb fans showing one man that's quick to toast a nigga like a suntan. People wonder what I rock against, shit. Rap without finesse is like life without oxygen. It's no quiz, I get biz, you know what the deal is. Rap ain't shit if it ain't real, kid. Can a rapper outplay me? Do you think, kid? Word life, no I'm doubt, baby. I'm hip to the game. I'll always be the same. True. Cause while I'm broke, we got things sunshine and rain. Ain't a damn thing changed. I'm hip to the game. I'll always be the same. True. Cause while I'm broke, we got things sunshine and rain. Ain't a damn thing changed. I don't stutter. I'm so butter, like no other word. I'm that funky type of soul brother. I get stupid, but I'm dumb wise. I'm one guy that can rock a party from night until sunrise. You can't mess with the rap lord. That's like saying you can dunk when you can't touch the backboard. Huh. I got the smooth rep. I got styles that kung fu motherfuckers didn't use yet. How long I been rocking rap? Since niggas is wearing Lees, Mark Necks, and sporting stocking caps.
Plus I be flipping figures in 9-5 and beyond. Best believe I got some shit for Nick. I'll always be the same. Jaja w kuchni na antenie Radia Campus. To jest jak z takiego żartu. Facet z cukrzycą spotyka faceta z celiakiem. Zastanawiałem się, który pierwszy kipnie od makaronu. Na szczęście ja jestem podobno wyleczony, świetnie się trzymam i cała moja kuracja świetnie działa, więc drodzy goście, badajcie się. Drodzy słuchacze, badajcie się. Drodzy klienci, badajcie się. Wszyscy nasi kochani wielbiciele, badajcie się, bo trzeba sprawdzić, co się dzieje. Już zaczynam bredzić, jak to zazwyczaj się dzieje, kiedy zjadam za dużo dobrego jedzenia. A teraz będzie jedzenie, które spowodowało, że Holi Ravioli zaistniało na Żoliborzu i nie tylko, i zaistniało w serduszkach fanów jednego z reality shows, jak z pogardą lubię mówić, dopóki nie wezmą mnie do prowadzenia tego programu. I jurorka Masterchefa Ania Starmach przyszła, zjadła i powiedziała Dio mio tricolore i zaczęła wrzucać to na relacje i wy sobie po prostu wzięliście 3 sztuki Lamborghini w leasing. Tak było? No wiesz co, to tak gastronomia chyba nie działa, nie? To tak a nie, nie to działa. Startupy tak działają. To startupy tak działają. Każdy marzy o lokalu, ale potem jak się okazuje i się go tak otwiera, to jest trochę inaczej. No. I potem jest nie twoja sprawa Lambo. Dokładnie. Znaczy nie, wiesz co, to był 7 dzień generalnie, kiedy mieliśmy otwarty lokal, bo otwieraliśmy się w pandemii w marcu. I to jest takie chyba najbardziej danie, które uważaliśmy, że no musi być, bo każdy lubi szpinać. I to jest danie ze szpinakiem. No i przeszliśmy ten test Masterchefa, tak? No, pierogi ze szpinakiem pierogi po prostu ze szpinakiem, dokładnie tak. No i gdzieś tam przeszliśmy ten test Masterchefa w tym 7 dniu, kiedy lokal działał i dzięki pani Ani, no udało nam się faktycznie trochę ten lokal rozpromować, rozkręcić, bo nie było to łatwe, nie? Sam wiesz, jak wyglądała gastronomia w pandemii i co się działo. No widzę, jak wygląda teraz, jaki jest boom, jak wszyscy chcą jeść i nawet ci, którzy narzekali, że kiedyś było drogo, jak pojechali teraz sobie na długi weekend gdzieś na Mazury albo na Hel, zobaczyli, że makaron z paczki z truskawkami i bitą śmietaną kosztuje 48 zł, to zatęsknili. A powiedzcie mi, ile właśnie kosztują wasze ravioli ze szpinakiem? 37? No 38 jakoś tak. 37,90. 37,90, tak. Widzicie, a na Helu byłoby 2 razy drożej. To prawda. No dobra, powiedzcie mi, czy... A w ogóle coś, no dobra, będę robił test Masterchefa. Chociaż pół pierożka. Najlepsze jest to, państwo tego nie widzą, ale Maciej Złoch czyści kolejny talerz. Wrzuca nawet relacje, rzadko wrzuca relacje z czegoś innego niż z tego, jak gra na gitarze, żeby jego followujące go panie wzdychały jeszcze bardziej. No nawet to jest dobre. Dzięki. Nawet takie coś jest spoko. Wiesz co, to jest takie danie, które chyba na początku sprzedawaliśmy najwięcej i najwięcej ludzi przychodziło i po prostu brało taką bezpieczną pozycję. Zdarzało nam się, że musieliśmy w ciągu dnia to dorabiać, bo szło jak woda. Dobra, a macie ravioli hawajskie? Wiesz co, nie, ale... Nie, ale mielonka, taki pomysł. Mielonka, ananas, w środku cheddar. Nie, wiesz co, staramy się, żeby jednak te danie, które przygotowujemy, te wariacje, tak naprawdę Remek, które gdzieś tam wymyśla, no żeby jednak gdzieś osadzać je w klasykach. Okay. Jak mamy gdzieś jakąś naszą wariację, to raczej ona gdzieś jednak jest z tych składników typowo włoskich. Ananas jest włoski. Wiesz co, tak, no ale... Ananas! No, ale tutaj jeżeli chodzi o kierowanie się na przykład, nie wiem, smakiem, czy w ogóle to, jak wymyślamy, no to tutaj Remek ma po prostu super smak. Ja staram się gotować tak, jak babcie gotowały, więc jakby ja mam taki smak. I tym się kieruję, żeby było prosto i smacznie przede wszystkim. Czyli trzeba znaleźć nonnę, która kocha ananasa. Ja myślę, że to nie jest nic trudnego.
No wiesz co, tak, no pewnie gdzieś tam na południu byśmy kogoś znaleźli, wiesz, ile domów, tyle ravioli, więc... Ja muszę przyznać, że ja nigdy nie jadłem hawajskiej, więc... Wróć. Hawajskiej czego? Pizzy nie jadłeś? Pizzy. Wariacji też. Tak blisko pizzerii Karamba i takie faux pas żoliborskie. Wiesz co, nie ma dzieci. Wszystkie dzieci jedzą pizzę z ananasem, nie? Więc... No dokładnie. Zresztą dokładnie to jedzą ananasa, a pizzę zostawiają, ale to... To ja robiłem pizzę z Vegan Ramen Shopem, gdzie z Boratem robiliśmy z tymi ich dziwnymi proszkami, co wyglądały jak mefedron z targówka. Znaczy tak mówili wtedy oni, bo ja nie wiem. I rzucaliśmy na to frytki i dodawaliśmy do tego jakieś dziwne dziwactwa. A tutaj jak ty mówisz, że hawajskie, nie jadłeś, chłopaku. Kurde, wiesz co, aż korci mnie, to zapraszamy. Zróbmy razem po prostu ravioli hawajskie, no i to jest, wiesz, i to jest to, no. Sezon idzie, lato idzie i będziemy robili sobie ravioli hawajskie. Wyzwanie jest duże. No. No i tak się robi biznes w tym kraju. Moi drodzy, bardzo jest to wszystko fajne, szczere, takie nieprzekombinowane. I wy faktycznie nie robicie niczego, co by było przekombinowane, poza tą fantastyczną historią z ananasem. Wiecie, że tego nie sprzedamy za cholerę. Wiem, bo tego nikt nie kupi. Ale zrobimy sobie zdjęcia. Jak się dobrze podejdzie do tematu. Załóżmy, że będziemy mieli 10 porcji w jakiś taki najbardziej przypołowy dzień, typu piątek 13 gdzieś tam. I damy całą kasę na jakiś szczytny cel. My jesteśmy za. W sensie możemy zrobić nawet, problemy. Wiesz... Już w głowie mi się radzą pomysły. Tak, więc. Przejęcie innego kiosku, który jest na Żoliborzu, bo jest taki kiosk na Żoliborzu, w którym obecnie siedzą ochroniarze mieszkańca tego domku, który jest za tym kioskiem. To i tam radę. Byście otworzyli drugi lokal. Blisko, ale damy radę. Oczywiście nikt nic nie wie. Usta milczą, oczy śpiewają. Dobrze, muszę o to zapytać, bo... Jak będę gruby znowu przez to wasze jedzenie. W ogóle ono sprawia, że ja jestem podniecony, szalony i zastanawiam się, czego tam dodajecie. Czy dodajecie glutaminianu sodu? Nie. Nie. Czy bierzecie sól z jakichś zboczy Himalajów, tudzież morską z mikroplastikiem, czy wędzonego Maldona, czy po prostu kłodawska za 2,30 za kilo wlatuje do środka? No wiesz co... Prosto. W sensie nie kombinujemy ze względu na to, że cała logika włoskiej kuchni ma być prosta. Mm-hmm. Staramy się nie kombinować ze składnikami. Mają to być składniki dobrej jakości, świeże. Okay. Oczywiście też staramy się tak dobierać składniki, żeby było jak najmniej strat po prostu. Więc okay. Jakby tych składników nie mamy jakiejś dużej ilości, ale one są zawsze dobre jakościowo. I zawsze jakby z tych wszystkich składników możemy sobie stworzyć jakieś inne danie, które pojawia się czasami co 2 tygodnie, mhm. jako danie sezonowe. Na przykład? Ravioli z truskawkami? No było właśnie. Danie z truskawkami. Ale właśnie ciekawe było, bo Remek wpadł na pomysł właśnie, żeby zrobić nudi, czyli gołe ravioli. Mhm. No i... Ze skórką z cytryny, do tego były truskawki na masełku z winem białym i do tego był mus z rabarbaru i truskawek z kwaśną śmietaną. To ja się nie dziwię, że żoliborskie dziewczęta tak kochają wasz kiosk, no. No jedna pani powiedziała, że to było jak u babci, więc to jest takie chyba najbardziej, tak. najbardziej pochlebne. To teraz tak? trzeba znaleźć taką, której babcia jadła mielonkę z ananasem. No. I będziemy mogli znowu podstawić ją i powiedzieć, to jest jak moje nonny. Hajs. No i dobrze, podzielimy się, wszystko fajnie, jeszcze dzieci dostaną, pieski jakieś i tak dalej. Co będzie się działo wkrótce z całym tym konceptem, to dowiemy się po tej piosence, która prosto z Wielkiej Brytanii pojawiła się dzisiaj w mojej głowie, niczym Zbyszek Wodecki 2 dni temu pojawił się w mojej głowie, a także piosenka z Euforii i Kacze Opowieści, odkąd oglądam Kacze Opowieści i Gumi się, odkąd Disney Plus jest w Polsce, więc musiałem się tym z wami podzielić. New Flash. Beautiful kid.
killers in expensive suits, murdering groups that I'll never recoup. Exquisite death that walks in flesh. At the crossroads, I mark my X. I thought Satan's hex when I was vexed, but it grows in the mind when I quest for sex. Hands tied, stories told through 30 vibes. Mounds are taped up to avoid the lies. Don't wanna hear no more, and that's for sure. Till the blood of the rich enriches the poor. Tantric sex with doms and subs, chains and whips and patriotic scuds. Changing positions when on a crusade. Oil lubricates the places we've played. Religious icons used and abused. Slaves in corners tied up and bruised. Don't know if I should kill or just chill. With chemical wars that placed on the pill. Pornographically masturbate my gun. Stand back when Jerusalem come. In the way that we play, in the way that we talk, in the way that we say what we don't really mean. In the way that we play, in the way that we talk, it's the way that we say what we don't really mean. Wherever we go, badness a falla. Wherever I go, titty gala ala. Well, I gotta live like day by day. I mean, I really care if I sit on my road. Wherever we go, badness a falla. Wherever I go, titty gala ala. Well, I gotta live like day by day. I mean, I really care if I sit on my road. Some say that we're stubborn, some what be the deal for what you want. Just well digging your heel. So we move around, did it at a million miles a minute. Some say you did it with it, but the heart ain't in the soul. So what they make us incredibly foul. Dogs are the proud. I can't throw in the towel. See, men's like me's on self-destruct. And I'm telling them, boy, they gon' get. See, I've been on the ground, but I come to the ground. Still hanging out with girls who sniff white lines. All the things along the way that I didn't count. But right now, what I know, what it don't amount to. See, I've been on the ground, but I come to the ground. Still hanging out with girls who sniff white lines. All the things along the way that I didn't count. But right now, what I know, what it don't amount to. So, in the way that we play, in the way that we talk, in the way that we say what we don't really mean. In the way that we play, in the way that we talk, it's the way that we say what we don't really mean. Wherever we go, badness a falla. Wherever I go, titty gala ala. Well, I gotta live like day by day. I mean, I really care if I sit on my road. Wherever we go, badness a falla. Wherever I go, titty gala ala. Well, I gotta live like day by day. I mean, I really care if I sit on my road. In the way that we play, in the way that we talk, in the way that we say what we don't really mean. In the way that we play, in the way that we talk, it's the way that we say what we don't really mean. I gotta talk to them. Part two, you I gotta talk to them. Juicing, you I gotta talk to them. New fish, we I gotta slaughter them. Kingfish, you I gotta talk to them. Part two, you I gotta talk to them. Juicing, you I gotta talk to them. New fish, them I gotta slaughter them. Dyskoteka szarego człowieka. Siedzimy sobie tutaj poza anteną i narzekamy, co komu dolega. A koniec końców sprawiamy sobie taką przyjemność, żeby raz na jakiś czas najeść się makaronu, bo czasem trzeba. Nazywa się to wtedy cheat day i nie, moi drodzy, nie jest to tak, że każda niedziela, każda sobota i każda środa jest cheat dayem, tylko tak raz na naprawdę długi czas można tak zjeść. Ja wtedy dostaję korby, tak jak dzisiaj, cieszę się i tańczę, więc to odzwierciedlenie tego usłyszycie w następnej piosence, którą pan Maciej Złoch włączy. Chcę też powiedzieć, że ja jem 1/10 tego, co je Maciek i on już się stąd nie ruszy dzisiaj. Ale panowie, to naprawdę jest fantastyczne jedzenie. To jest takie autentyczne, fajne. No i co wy z tym zrobicie, jak pójdziecie na nasz market? No wiesz co? No to jak jest, mi powiecie, że nie pójdziecie, to się wkurzę. Nie. No, szykujemy się. Wiesz co, nocny market na nas też wymóg, jeżeli chodzi o przygotowanie, bo już w zeszłym roku gdzieś tam mieliśmy w planach, ale ravioli jest trudne do zrobienia. No pewnie. Zwłaszcza, że wy chcecie robić je na żywo, na miejscu. No właśnie. I to jest coś, co generalnie gdzieś walczymy, bo tak, po pierwsze, cały proces, to tak jak powiedziałeś, tak, lepiej czasami wziąć 2 kg makaronu, jakiś sos i zrobić szybki makaron, bo to jest łatwiejsze, tak? Mhm.
Więc my na nocny market przyjdziemy też z naszym jedzeniem, ale niestety nie upchniemy tego do ravioli, jeżeli chodzi o ten, tylko przygotujemy na tych podstawie naszych składników wszystkich, zrobimy makaron, bo po prostu będzie nam to nie jesteśmy w stanie tego zrobić w tak małym pomieszczeniu. Ale będą to same dania. W sensie to będzie czekaj, to wszystko. Czekaj, namiot ma 3x3, a wy macie lokal 23 i okazuje się, że 3x3, czyli 9, dobrze mówię, nie. Tak? Tak. To jest za dużo dla was? Nie, wiesz, to jest naprawdę, to trzeba przyjść, zobaczyć po prostu, jak to powstaje na miejscu, bo to też determinuje kwestia tego rozwałkowania, potem upchnięcia tego ravioli, potem obgotowania, przygotowania. My myślimy, że ravioli jest łatwe. Mieliśmy wielkie koncepty, takie w ogóle przygotowane. Będziemy to sobie suszyli. Kupiliśmy specjalne takie maty do suszenia. Wszystko miało być po prostu przygotowane wcześniej. I okazuje się, że to tak nie działa. Tak, w ciągu roku pozmieniało się zupełnie cała koncepcja. Okej, no dobrze, ale jak się robi ravioli? Bo ja widziałem, że robi się tak. Bierze się składniki ciasta, potem ono sobie odpoczywa, następnie jest wałkowane w ręcznej. Ja mam taką ręczną przyczepianą do stolika, która rozwala ten stolik, więc już wiem, że trzeba ściereczkę podłożyć. Się kręci, się kładzie, potem z rękawa się potem się zawija, wyciąga się powietrze i potem się bierze taki elegancki jeżdżący, również w złotym kolorze jak wasze sztyce radełko, proszę bardzo, w radyjku radełko i wycina się, następnie się to gotuje w osolonej wodzie, dodaje na patelnię, na której jest masło i jakaś część sosu i voilà! 3,5 godziny później mamy talerz ravioli. No, dokładnie tak to wygląda, tylko że my to po prostu sprowadziliśmy do 5 minut, tak? Gdzie musimy po prostu to wszystko zrobić, więc no i nadal musi to po prostu być zawsze powtarzalne. Okej. I wy faktycznie robicie to wszystko tak przed wydaniem? Znaczy jest takie coś, może nie wiem, byliście wcześniej w gastro, bo jak nie, to ja wam powiem, że jest takie coś jak prep, no. No, oczywiście, że jest. No nie da rady. Ale słyszałem o osobach i o kelnerach, którzy myśleli, że jakby dania powstają od podstaw. O Jezu, no i co? No i Anna wkręcali tym dziewczynom z Żoliborza, że tak jest i one teraz, wiesz co, Kryśka, ja tam pójdę, bo tamten taki w okularach robi to tak, wiesz, no wszystko od początku, kroi cebulę i ten czosnek. Nie, no wiesz co, dobra, to nie jest też tak, że mamy tą cebulę pokrojoną, ten czosnek i te rzeczy przygotowane. Powiedzmy, że te farsze przygotowujemy sobie rano. To jest najczęściej jest to baza ricotta plus przyprawy, ale to Remek będzie mógł więcej powiedzieć o tym. No i proces gotowania ja w ogóle oddam głos Remkowi, bo tutaj akurat o gotowaniu to Remek może powiedzieć więcej. No jakby my wszystko robimy od podstaw na miejscu, no ale robimy niektóre rzeczy wcześniej. Jakby no to jest niemożliwe, żeby zrobić, nawet mamy te 9 czy 10 dań w karcie, żeby zrobić to od podstaw, żeby to powstało tego samego dnia. Więc część sosów, dobra, pokazuj, co to jest. Część sosów jest robiona wcześniej, są odpowiednio przechowywane. I kończone po prostu na bieżąco. To Remek powie trochę o tym więcej daniu, bo widzę, że tam patrzysz na nie. Ja patrzę na Maćka, bo zobaczył czwarty talerz. Ale chyba już nie zdąży, bo już ma zaległości. Dobra. Tam w środku jest ostra kiełbaska ventricina z ricottą parmezanem, natką pietruszki. Sos jest pomidorowy z bakłażanem i pomidorkami. No i oliwki. No i zapożyczenie z kuchni greckiej, tak? Tak, fetka. Tylko taka prawdziwa. Nie wiem, co ty mówisz. Tego dania mamy dwie wersje. Więc a mamy tak też było dobrze już. I co, nie? Maciek, musisz spróbować. Tak, to danie jest jeszcze w drugiej wersji, wersji wege, tylko z kozim serem. W środku. Tak. To, czego nam się jeszcze nie udało osiągnąć, to bezglutenowego ravioli, ale chyba myślę, trzeba będzie popracować. Ale na takim metrażu to nie, będzie... Nie, będzie ciężko. Niemożliwe. Jezu, te oliwki. Jakie to jest dobre. Naprawdę, panowie, rzadko kiedy coś mnie tak zaskakuje. Ostatnio mnie zaskoczył fantastyczny lokal na Saskiej Kępie, Mr. Greek Souflaki, gdzie z właścicielem spędziłem urocze 2 godziny i robił mi przegląd karty, wytoczyłem się stamtąd, ale byłem przeszczęśliwy. Właśnie opowiadał mi o ofercie robionej gdzieś tam przez jego znajomych. Oczywiście zeszło na Cipuro, robione też przez drugich znajomych, więc
Takie rzeczy też fajnie czuć u was. Wy w ogóle jeździcie po to do Włoch i znajdujecie jakiegoś takiego małego producenta, czy macie po prostu zaprzyjaźnionego dystrybutora, który przychodzi i mówi: ej, Luigi! I po prostu wam coś sprzedaje. Jak głęboko wchodzicie w ten klimat? Czy też kupujecie fetę w Danii? Nie. Jeśli chodzi o dostawców, to mam różnych. U każdego dostawcy mamy coś wybranego, co nam najbardziej smakuje i jest najlepsze jakościowo. Więc jakby. Dokładnie, to jest nie tak, mamy że jednego Luigi, nie mamy jednego Luigi, który przywozi. Tak. Jest jeszcze Mario. Jest jeszcze Mario, dokładnie. I Mario też przywozi coś. I księżniczkę. Wiesz co, to też chodziło też o to, żebyśmy wybrali właśnie te produkty, wow, które będą nam pasowały pod kątem smaku. Tak? Mhm. Trochę gotujemy, tak jak robimy dania, to gotujemy to, co sami lubimy jeść. Te oliwki idealnie komponują się ze smakiem pomidorów, z tą fetą. No naprawdę to jest... No nie mam się do czego dopieprzyć u was, no. Przechodzicie do drugiej rundy. No to dziękujemy. Oczywiście Remek ma z nami ciężko, bo tak samo mój wspólnik jest myślę, że sam jeszcze... Wybredni bardzo. Strasznie jesteśmy wybredni. Znaczy ja nie aż tak to bardzo... To chyba pierwsze danie, które zrobiłem i nie mieli uwag. Dlatego też te dania tyle powstają. Myślę, że mój wspólnik jest taką osobą, która lubi jeść, nie miałem lubi jeść dobrze. Z nim rozmawiać, więc wiem, ale wiesz co, ale on czepia pan się bardzo... Nie, naprawdę, słuchaj, jeżeli chodzi o jedzenie i o smak, to trzeba przyznać, że Darek akurat tutaj ma... A ja też nie lubię chodzić na kompromisy, więc jakby... No, są trzy osoby, które są uparte i ja dążę do tego, żeby danie smakowało jak w domu. Oni chcą jakichś wybitnych smaków, które gdzieś tam się będą przewijały w tym daniu i trzeba to połączyć. Dokładnie. To jest taki, mieliśmy taką koncepcję, że mają być takie trzy smaki jak w perfumach, że wiesz, nagle bierzesz pierwszy gryz, tak, i masz jedno coś, co ci jakby zaczyna... Ja się tym kieruję też zazwyczaj, tak, w domu, jak gotuję. I uważam, że też jakby faktury, słyszysz, które są... Słyszysz, co nie gadają, czy też mam o mamy. Faktury, które się pojawiają w daniu, też powinny być różne, czyli coś chrupkiego, coś słonego, dokładnie, coś słodkiego. I tutaj też masz ten element. Wchodzi ci najpierw jakiś smak, potem zaczyna wchodzić super drugi i na końcu kończysz właśnie jakimiś takimi dodatkami. Tak jak mieliśmy na przykład, nie wiem, danie z dynią, gdzie mieliśmy na przykład ciasteczka amaretti, które były chrupkie, dodatkowo były słodkie. Sami robiliśmy gdzieś tam konfiturę na jesieni. Tak. Więc te trzy smaki, ta nuta smakować się gdzieś tam przez te wszystkie dania przewija. Dlatego też ciężko nam było do tej pory gdzieś wyjść z tymi daniami nowymi. Ale gdzieś się już dotarliśmy. Remek też już wie mniej więcej, czego my oczekujemy, a de facto co ja sterujemy klientom. Ja też wiem, co się sprzeda, co ludzie chcą zjeść, więc... Tak. Hawajską. Panowie, trzeba będzie kończyć. To jest nisza. Powiedzmy jeszcze tylko tak, na naszym markecie jesteście od? 26? Chyba. Nie. 30. 26 to niedziela. A, no widzisz, to od 30. Od czwartku 30 czerwca pojawiacie się na naszym markecie i mocno wierzę w to, że zostaniemy troszeczkę na dłużej, bo jak odpalimy tę hawajską, to ja was już nie puszczę. I naprawdę szczerze mówiąc, cała załoga, cała banda nocno-marketowa bardzo na was czeka, bo ciężko jest zjeść w takim miejscu coś, co jest makaronem nieazjatyckim, makaronem nieprzekombinowanym i ciężko jest w ogóle zjeść w miejscu, które sili się na to, albo może jest tak, że ja chodzę do wystawców i mówię: więcej! Lepiej! Mocniej! Więcej umami! Żeby było coś naprawdę prostego, więc ja trzymam kciuki i też trzymam kciuki za wasz lokal i za to, żeby zrobić tam repolonizację tego drugiego kiosku na Mickiewicza. I my teraz będziemy się, drodzy państwo, żegnać, bo czas nieubłaganie płynie. Realizował nas Maciej Złoch, który zjadł trzy talerze ravioli. Zaraz zje czwarty. Za chwilę zje czwarty. A wcześniej jeszcze naciśnie jeden guziczek, ale co to będzie, to za chwilę wam powiem. Panowie Maciej Stankiewicz i Remigiusz Mielcarek z restauracji Holy Ravioli do dostania na Żoliborzu, a od 30 czerwca na tym markecie. Ja się nazywam Marcin Kuc, jeden z wystawców, Kamil Kędzierski z Owcy, właśnie do mnie tarabani, więc tak wygląda ta robota. Więc oni już wiedzą, że leci ostatnia piosenka i trzeba wracać do kieratu. To w takim razie teraz z okazji tego, że Disney Plus jest dostępny, to dostępne tam są też fantastyczne polskojęzyczne wersje robione na początku lat 90. wszystkich tych bajek, które były, więc teraz dla państwa Andrzej Zaucha w utworze Gumi się. Gumi się harcują po lesie, żar-
skarżują, wszędzie dziś słychać donośny ich śmiech. Zawsze zwycięskie, waleczne, rycerskie, każda przygoda zapiera nam dech. Zobacz sam, jak gumi się skaczą tam i siam, bo gumi się cały świat już zna, gumiś to fajny miś. Abrakadabra to czary i magia, sekretem jest przepis na gumisiowy sąd. Tam fokus ma rokus, dostarcza złych pokus, lecz mi się zwyciężą, dla wroga to szok. Zobacz sam, jak gumi się skaczą tam i siam, bo gumi się cały świat już zna, gumiś to fajny miś. Gumiś to gumi się. Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.